Śnieg po pachy to nie powód do zbijania bąków, zatem z ogromnym zapałem wziąłem się za pracę przy przyszłym ogródku, stawiając piękny, drewniany płotek. Próbując radzić sobie jakoś z wszechogarniającym chłodem, postanowiłem przy użyciu kilofa wykopać złoże miedzi, znalezione nieopodal. Niestety musiałem pousuwać też martwe sadzonki owocowych krzaków, które nie przetrwały panujących warunków. Mimo ciemności nocy, wybrałem się też do pobliskich jaskiń w poszukiwaniu cennej pajęczyny. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, Benek z tej strony i zapraszam do Vintage Story. How nice to meet you! Witam serdecznie! Jesteśmy w Vintage Story. Dzień zapowiada się... Jak widać... Niedobra, to jest ta akacja. Ja już miałem na końcu języka dąb! A niestety... Trzeba będzie się w cierpliwość jeszcze uzbroić. Jak tam wygląda to? Ominęła noc. Byłem tu w nocy, no dalej się kopci, kurde mole. Zatrważająca wiadomość to jest dla mnie. Dziuple. Dziuple? Dawno byłem w tych dziuplach, czy nie? Ja normalnie nie wiem. Przez tą olimpiadę, znaczy na szczęście już koniec, nie? Znaczy na szczęście, ja lubię zmagania sportowe, no lubię to oglądać. Dla mnie... rywalizacja, to priorytet istnienia, cholera jasna. Dobra. No, teraz ta cała olimpiada, to kończy się to wszystko już poniekąd fajnie, bo wrócę do nagrywania i też będę miał więcej czasu po to, żeby sobie pograć dla siebie. Znaczy, czy czas, który poświęciłem na oglądaniu transmisji telewizyjnych z olimpiady, nie był czasem, który poświęcałem dla siebie? No był czasem, który poświęcałem dla siebie. Lubię sport, lubię zmagania, lubię rywalizację i każdy aspekt olimpijski, nie wiem. Są areny, których oczywiście nie śledziłem, ale coś takiego jak pływanie, czy tam sama lekka atletyka, no to już bajka po całości. Ja nie wiem, co ja tu w ogóle robię na zewnątrz. Gadam do Was, wylazłem. W ogóle dzięki za wszystkie, witam nowych subskrybentów, dzięki za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Bardzo miło, kiedy człowiek zobaczy taki komentarz. Jeszcze jest za gorące. Kiedy zobaczę taki komentarz, bo to utwierdza w przekonaniu, że rzeczywiście podoba się i że jest z waszej strony chęć oglądania, a co za tym idzie, chęć nagrywania przeze mnie tego, nie? Ja miałem coś w planach. To jest dioryt i to jest bruk z granitu. Jak zwykle tab naciskasz. No właśnie, no właśnie. A i śniegiem oberwał przy okazji, tak? Nie, szkoda łopaty takiej wspaniałej. Swoją drogą taki żagiel to się z czego robi pewnie, no wiem, że z materiałów na pewno, ale ciekawe ile tego potrzeba, mam nadzieję, że tylko 4. To się tak mniej więcej powiela, że z 4 nitek mamy włóczkę, z 4 włóczek mamy materiał, a z 4 materiałów mamy żagiel, no chyba, że 6 materiałów będzie potrzebne. A też tak może to wyglądać, nie? To jest balkonik? Właśnie, jakby to miało wyglądać, żeby to miało ręce i nogi. No tak. Czy to jeszcze będzie jakaś powierzchnia użytkowa tutaj? Będzie.
Takie coś, no może takie coś, no. Są nam 9 kawałków już tego diorytu teraz. I koniec, i tyle się nabudowali. Tu jest daszek, nie? Jeśli mogę stąd spokojnie wyskoczyć. On tylko zajęczał, ale widać po pasku zdrowia, że nic mu się tak naprawdę nie przytrafiło złego. No. Nasze słynne drzwi balkonowe. Aha. Okej. Czyli tak to nie bardzo. A. Teraz już sobie coś zrobił. Sekwoja. Dawać mi tu sekwoje. Patrzcie, puste. Naprawdę? Cholera. La, 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 la. Pobudujemy trochę. Normalnie przez moment zaniemówiłem. Tak mnie porwało to i to. To może być na dole kamienne. Może, dlaczegoż by nie? Zobaczcie, troszeczkę materiału odzyskam przy okazji, no nie? A też to nabierze troszeczkę jakiejś formy innej, bo na razie to jest totalny pasztet. Ale też mamy cel przy okazji kolejny, bo trzeba będzie po prostu iść ściąć kolejną sekwoję. Tutaj są te sekwoje. Nie, ja nie będę ich ścinał. Sosen też mi szkoda wszystkich tutaj. Musiałbym się wybrać tam do góry. Tak zrobię. Czy ja rozwaliłem żarna? Tak. Tylko w kuźni już nie będzie drewnianego paseczka. Ale granit. Granit będę mógł mieć do tego, do budowy na górze, nie? Do budowy na górze się przyda. Tutaj już. No jest trochę inaczej, jakby nie było. Czy lepiej? Nie wiem.
Nie mam bladego pojęcia, czy to jest lepiej. 25 sztuk mi tylko zostało. O nie, jeszcze mam tego dosyć. Nabrało to takiej troszkę ładniejszej formy. To jest kuźnia, kuźnia to powinna być ciemna. Zobaczcie, 50 sztuk mi się udało odzyskać już. Spoko, nie? Pięćdziesiąt sztuk. Może się zmęczył budowaniem. Jest tu coś jeszcze? A jeszcze jedna porcja jest. No i koniec kolejnego słoiczka. 2 grudnia. Czy nie lepszy, nie lepiej, gdyby to było wszystko tutaj z desek na przykład, a nie z kłód? Ja tam cię nie znam, kuźwa. I to w zasadzie też mogłoby być jaśniejsze trochę. Jakby to się prezentowało. Jednostwo, całkiem możliwe, że my tu, a chociaż, całkiem możliwe, że my tu zrobimy dookoła szybę, szkłem to wszystko potraktuję, ale właśnie. Dodaj materiał przetapialny. Bryła kwarcu. Wszędzie po 24 bryły kwarcu mi wpadło. Zobaczcie, tego kwarcu też już nie jest za wiele, no. Uhuhu. No, pójście po sekwoje to jest kluczowa sprawa. Nie wiem, co o tym myśleć. 16:42. Mógłbym sobie w sumie chyba... chyba tak zrobię. Poprzesiewać trochę. Może wpadnie coś ciekawego. Może wpadnie coś ciekawego. A jak na razie deski... A te kłody też tu wrzucę na razie. Nie ma co. 33 sztuki tego jeszcze mam. A do wiosny chciałbym mieć to zrobione. Nie chcę później, jak już się fajnie ciepło zacznie robić, tracić czasu na jakieś przesiewanie. Tak więc jedziemy. Może coś ciekawego się dowiemy. I oczywiście, wiecie, liczę na świeczki, groty. Takie rzeczy. No jest sznurek. Oczywiście nie pogardzę kamieniami szlachetnymi, ale to trzeba byłoby jeszcze handlarza dorwać takiego, który... który jest właśnie, który bawi się w jubilerstwo i sprzedaje różnego rodzaju biżuterię. Pomnę. Dobrze, że 4 sznurki są już. To już jest jedna włóczka. Zawsze coś. O, mamy kawałek historii. Świetnie. W zasadzie cały czas jest co robić w tej grze. Mógłbym chyba, jeśli się nie mylę, kości zmielić w żarnach.
Żeby mączkę kostną uzyskać. Ciekaw jestem, czy... I ta mączka kostna pomogłaby później w użyźnianiu ziemi, bo czarno ziemu próżno szukać. Przynajmniej tutaj w okolicy, w której na razie łaziłem. Wiecie, to też przygotowywanie do tego całego procesu, w którym następowała budowa domku pierwszego i tak dalej, trochę trwało. I że tak powiem, teraz już tak powolutku z górki jest, bo jesteśmy w wiele rzeczy zaopatrzeni, nie brakuje nam jedzenia, nie ma za niczym pogoni, więc przypuszczam, że wejście w wiosnę przyszłego roku będzie naprawdę fajne. Ale zobaczcie, przesiałem już, już przesiałam piątą sztukę i jak na razie, no, nie wygląda to fajnie. W zasadzie cztery różne fanty mi się udało znaleźć. Kości, sznurki, krzemienne, groty strzał i jedną starą księgę. O, może tutaj ten sześcian wróży coś lepszego. Na razie jest świeczka. Może być tak, że ja skończę przesiewać, to będzie 22, potwory wyjdą i może coś się ubije, może coś się powalczy. Dawno nie walczyłem. Skoro to wskazuje, że to będzie mniej więcej ta godzina, jak skończę. Chciałbym mieć już naprawdę 20 sztuk srebra bądź złota, bo wtedy zrobiłbym sobie tą zajebistą lampę, która daje najwięcej światła, ile jest tylko możliwe. Ma 24 czy 22. Więcej o 2 punkty niż taka wykonana z brązu. No i niestety, ani złota, ani srebra. Sad but true. Ale cóż, cóż mogę poradzić? Latarnia z brązu korynckiego. Dobra. Patrzcie, w pół do dziesiątej jest, tak jak mówiłem. Mniej więcej 16 już mam tych grotów i aż 30 grotów z krzemienia. Historia przekazywana, by inni mogli. Nieoszlifowany diament, ale co ciekawe, niskiej jakości. Szkoda. Dobra, niskiej jakości, rozkładam kości. No tak, rozkładam kości. Aha, bo tutaj. O rany. Naprawdę mi tu deski powpadały? Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. Nie zwróciłem na to uwagi. Tak. Dobra, 29. Co ciekawe, tutaj 32 sztuki się gromadzą. Ale tych kości już mam. Może rzeczywiście można byłoby je przerobić na mączkę kostną. A sprawdzę, wezmę 11 sztuk i sprawdzę to. Historia, świeczka i nitki i skarby. Skarby są tu. To jest drugi nieoszlifowany diament niskiej jakości. To już trzecia świeczka. Kurczę, my tych zębatek mamy tylko 26. Mieliśmy 18, dochodzi 13. Całkiem pokaźna ilość. No i ta cała historia też ma swoje miejsce. Nie podoba mi się to. Dzikie pnącza to ja gdzieś już widziałem. Czownica. Dzikie pnącza to ja już gdzieś widziałem. Tutaj widziałem.
Dobra. No, pora zjeść. No. No i co? I trzeba będzie iść po kolejny, Holender. Tutaj te dymarki jeszcze pracują. Bardzo dobrze. Kurde, nie podoba mi się to drewno dookoła. Lipa totalna, kicha. Kiszka z makiem. Dwie sztuki bruku z granitu. No. A że aż taka pokrywa, że się wyjść nie dało, nie wierzę w to. I już nie ma materiału prawie. Co, 5 sztuk mi zostało zaledwie. I koniec. I koniec, powiedział za skroniec. Szkła ile mamy? W drogocennych rzeczach? Nie. Domkowych? Tak. 21 sztuk szkła. Właśnie, coś jeszcze miałem sprawdzić. Czy to szkło? Trzeba dłutować. Czy to szkło? Po prostu jednym świetnym pociągnięciem uda się obrobić, czy... No nie, nie uda się. Kurczę, ale to byłaby super mechanika. Gdyby takie szkło pozbawić ramek w ten sposób. Ja pierdyle, mnie te ramki tak wkurzają. Ja wiem, że to graczy też trochę denerwuje. Ja tam fora czytałem, że nie widać później łączenia się i w trakcie budowy to może trochę mylić. No ale jak ktoś skrupulatnie blok za blokiem stawia, to da radę, no. A te ramki są tak ohydne, po prostu te czarne. Kuźwa się czuje jak w jakiejś klatce. Do dupy akcja. Czyli co, ja byłbym w stanie tylko... Wymaga młota w drugiej ręce. Ja nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Dobra, weź młot. Dłutko i pyk. A którym klawiszem... Aha, dobra! Jeju, ja mam tutaj szkło, la la la! Doszedłem do tego. Fajnie, fajnie, że to działa w ten sposób, że tylko dotknę. Tak. Josem uratowany! A to szkło? Rzeczywiście nie ma barwy. No, to dobra, ale problem został, kurczę, rozwiązany, ale zajebiście, naprawdę zajebiście. To jest jedna z wielu fantastycznych wiadomości tutaj teraz. Dobra, ja się będę tego pozbywał na swój sposób, bo być może te okna będę jeszcze jakoś inaczej rozkładał, ale faktycznie nie widać tego szkła i lepiej najpierw podjąć decyzję, gdzie dokładnie będą, a dopiero później usuwać framey. Framey, czyli ramki po prostu, no. Ale wy wiecie, o co chodzi. Mączkę miałem sprawdzić.
Czyli tak, kolejna sytuacja tak, tego typu za mną, że coś więcej wiem. O. Mączka kostna, nawóz, proszę bardzo. Fosfor, 90% fosforu, 3% azotu i potasu 0. Świetna dla roślin, super. My tych kości mamy w bród. Co my z tych kości jeszcze możemy zrobić? Powiedzcie mi. Andezytowy topór. Łuk refleksyjny, naprawdę? A suche łęczysko refleksyjne jest poprzez suszenie. Wiązka bambusowych palików i piła. Coś mi się widzi, moi drodzy, że ty kurde postępów w bród. Ja gdzieś bambusa miałem, na pewno. O. Nie wiem, czy do tego nie można było użyć jakiegokolwiek innego drewna, no ale skoro sugerował bambusa, a ja bambusa miałem troszkę, a to skorzystałem. Ono chyba musi być w jakiejś skrzyni, wiecie? Współczynnik suszenia w tym pojemniku 0,25 razy. 1% wysuszony. No i dobra. Będziemy czekać. Surowe mięso też będziemy w stanie pozyskać gdzieś tam. Nie ma nawet opcji, że się nie da, bo to będzie akurat łatwa sprawa. I tu mamy to nieszczęsne szkło. O! A to będzie wyżej, żeby nam się nie pomyliło nigdy. Kilofek, trawa. Trawy mamy mało, a trawa jest nam potrzebna. Obsydianowy nóż. Ale tej trawy tu nie będziemy mieli przecież. No faktycznie, trawy nie ma zimą. A, bo pokrywa śnieżna jest tak głęboka, że cud by było, żeby tu trawa była. A czy w dziupli coś znajdę? O, nasiona kapusty. How nice. Uboga skrystalizowana bryła miedzi rodzimej. Wow, ale fajne. 30 jednostek sztabki miedzi. Nie, no takie coś, to i puste jest. To jest kolekcjonerka. Kurde, to jest taka kolekcjonerka, że ho ho. Ja już wiem, co z tym zrobię. Powiedz mi, co jest przy tym domku, kuźwa. Ja bym się cofnął do odcinka i poszukał tego, kiedy ja to podpalałem, ale to chyba dawno temu. A może coś w mechanice się spieprzyło i to wygląda w ten sposób, jak wygląda. Trzecia sztuka tej kapusty. Bardzo dużo mamy żyta, aż 43. 11 cebuli, 11 lnu. No, czas dojrzewania tylko 3 dni. Uhuhu, maniok aż 30 dni.
Już nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko będę wysiewał. Mam nadzieję, że wystarczy mi tego miejsca, które sobie tam wyznaczyłem. No to jest ewidentnie skarb. Slanted display case. Aha, czyli taka pod skosem. I gablota z sekwoi. Kurde, elegancko. I z takiej gablotki będzie można włożyć to cudo. Albo w ten sposób i no. Tak wystawkę sobie już zrobimy tam na pięterku. No właśnie, i po to właśnie będzie robiona tutaj ta część. Bo tutaj będzie mój pokoik, będą książeczki, będzie zielono, będzie kolorowo. Na pewno coś drewnianego poukłada. Tylko tak nie zostawię, to nie będzie taki badziew jak jest. Na razie wszystko jest już do obrobienia. Na pewno będę potrzebował bardzo dużo trawy. Co ja widzę? Na razie tracę po jednej cegle, z tego co widzę. I tak, i mamy 28 cegieł. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. 1 komin, drugi komin, trzeci komin. I teraz tak. Markę to się chyba robiło w ten sposób. Oho. O kurde. Trzeba będzie trochę cegieł powypalać, ale szkła sporo pozyskałem, 36 sztuk. Czy ja mam jeszcze jakieś cegły? Wydaje mi się, że coś tam miałem. Tu mam surową, a tu mam cegłę z gliny ogniotrwałej. Są tylko 3 sztuki zaledwie. A tu surowa cegła. Jak się taką surową cegłę robi? Aha, z gliny w ten sposób. Dobra. Czyli gliny nam zostało. Zaledwie 97 sztuk. Mieliśmy tego kosmiczne ilości, nie? Tu jest cegła, tu jest surowa cegła. Dwadzieścia pięć sztuk. Trzeba to trzeba, no. Chyba się udało. Dokładnie. Patyków też się pozbyłem. Tak to dobrze, że jeszcze mam to drewno o połowę przy sobie. No i zajebiście. Cegły się wypalają. Będzie z czego zrobić dymarki. A jest ich na tyle dużo, że zrobimy cztery. Bo wcześniej wybiorę się po kwarc, bo jego też już powoli nam brakuje. A ja zamierzam Wy to widzieliście? 2% wysuszone. Przez moment pomyślałem, że je straciłem, ale 2% wysuszone to ile będę czekał? Miesiąc, dwa na to? Możliwe? 36 sztuk. Tylko co się z tym wiąże, trzeba będzie węgla drzewnego, nie? Kuźwa.
8 sztabek już mam z brązu cynowego, świetnie. Oj, głodomór mu się włączył. A co ja w ogóle mam tutaj do jedzenia w tym? 2,5 roku, 2,5 roku, 1,6 roku, 21 lat. Tu zgnilizna, a tu sól. To owoce chyba było, nie wiem, 16 sztuk? Tak, już będziesz jadł, już, panie kolego. Już. 6,7. Tu mam 2,6. No. Tak, ja wiem, że ty jesteś głodny, ja wiem. Powiem wam, że tych zapasów może, że może być tak, że tych zapasów nie zostaje nam zbyt wiele. I wiosną trzeba będzie ponownie uskuteczniać polowania. Kurczę. Sporo polowaliśmy i to jest takie dość niepokojące. Ale to najprawdopodobniej wtedy zrobimy też te łuki, no bo zanim to osiągnie 100%, to myślę, że wiosna już będzie. Chociaż ciężko powiedzieć, to jest 2%, 3%. Dojedz trochę. Jak to sytuacja z tym wygląda? 42 dni, czyli cały czas non stop jest to samo. No i okej. Dawać mi tutaj, to musi postęp... To... Ja wiem, że ja mączkę kostną mogę zrobić, a w tą mączkę kostną to ja się będę bawił po nocach. A teraz, kiedy wszystko naprawdę bardzo fajnie widać, zabieram ścieżkę. Będziemy budować ścieżeczkę na ogródek. Tak, i to był mój właśnie zamysł. Czy ja muszę psuć tą łopatę sobie? Oj, chyba tak. Teraz taką łopatę mogę zrobić w każdej chwili. Ale zobaczcie, jaka jest różnica. Ogromna. Jak widzicie, powinno nam starczyć na calusieńki ogródek. Znaczy, nie mówię hop, ale może tak być, że marzenie się spełni i to już będziemy mieli z głowy. Ale mi się to podoba. Wiecie, to jest mój dziewiczy rejs. Bo ja nigdy ścieżki nie robiłem w Vintage Story. Przynajmniej nie przypominam sobie. No i ścieżka tuż przy drzewku. O. Jest. No dobrze, no. Część roboty wykonana. Mnie się podoba. Więcej tych ścieżek, a żeby było więcej ścieżek, to więcej kopania. O tam. Tam. Więcej kopania. Ale nie też tylko tam, tylko też z tym kwarcem mógłbym sobie też poradzić jakoś. Z 15:08 zrobiło się z tego naprawdę późno. I teraz naprawdę nie wiem, co ja mam zrobić. Sporo ziemi mi się udało znowu nakopać, z tego co widzicie. Będę musiał to schować oczywiście. Przyda się. Trochę nawet...
Głupio zrobiłem, że od razu nie wykorzystałem, a muszę to wykorzystać, dlatego że ja to jednak chcę zasypać. To jest potencjalnie więcej miejsca na powiększenie ogródka, nie? Po prostu z takiego założenia wychodzę, że jeśli będzie miał być dłuższy ogródek, moje grządki, to przyda się porozkładanie tutaj tych kamieni. A ten żwir granito. Nie no, czemu by nie? Tu mógłbym to zalać wodą. Nawet w sumie powiem wam, że tyle i by. Tyle by może w zupełności wystarczyło. Bo ja te jeziorko to mam gdzieś tutaj, nie? Tak. O, nawet pozdrowienia od pana Raka. Dziękujemy, że pomachał pan nam ogonkiem. A co ciekawe, widzieliście, woda była pod pokrywą śnieżną, a nie ten, nie lód. Jest tylko 1,6 na minusie na dworze. Leciusieńki wiaterek. Kurczę, źle nie jest, naprawdę. Mimo że tu zbliża się wieczór już. Pójdę zanieść to, co uzbierałem z tej ziemi. I całkiem prawdopodobne, że się wybiorę po tą sekwoję. Tą sekwoję i po sosnę. A przy okazji może też nakopać tamtego kamienia, bo idę w tamtym kierunku, wejdę na górę i tam zetnę jakieś drzewo. Mam nadzieję, że niedźwiedzia nie spotkam, ale to dopiero w następnym odcinku. A wam dziękuję za wszystko. Dzięki za łapkę w górę. Dzięki za to, że jesteście, że wspieracie komentarzem. Subskrybujcie też, moi drodzy, subskrybujcie kanał, bo na tą chwilę 65% wyświetleń moich filmów to widzowie bez subskrypcji. No bądźcie litościwi. Trzymajcie się. Na razie.